Witam dziś z Londynu. Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego powinieneś być niezwykły, dlaczego powinieneś robić rzeczy niezwykłe, jak to pomaga w życiu i w biznesie. Do zobaczenia w następnej części. Dlaczego warto być niezwykłym? Dlaczego warto robić rzeczy niezwykłe w życiu, w biznesie? Pierwsza trywialna rzecz to jest oczywiście to, że niezwykłe rzeczy Ciebie wyróżniają. Pomaga to bardzo w marketingu. Jesteś po prostu inny od innych. Tak, to bardzo wyróżnia, to wpada w oko. Trudno jest to zignorować. To jest taka trywialna w zasadzie rzecz. Natomiast ciągnie to za sobą pewne konsekwencje, bo rzeczy niezwykłe są jednocześnie rzeczami rzadkimi. A rzadkość oznacza wartość. Dlaczego rzadkość oznacza wartość? Tutaj podłączę na dole w opisie i u góry tutaj być może też film, czy Bitcoin jest coś wart. I tam właśnie mówię o tym, co to jest wartość. I wartość to jest to, co ludzie przypisują do danej rzeczy, do danego produktu, do danej być może usługi. I wartość w ekonomii po prostu jest tym większa, czym większy jest popyt w stosunku do podaży. Jak jest mała podaż, to wartość automatycznie wzrasta, bo więcej ludzi chce to mieć, ten serwis czy ten produkt, niż istnieje tego serwisu czy produktu, niż jest tego serwisu produktu produkowane. I w takim bardzo uproszczonym sensie, jeśli robisz coś niezwykłego i tylko ty to robisz i oferujesz ten produkt czy ten serwis, jesteś jedyną osobą, która to może dostarczyć, tego produktu, to każdy, kto chce ten produkt mieć czy ten serwis mieć, on musi go dostać od ciebie, bo nikt inny tego nie oferuje. Więc on jest w stanie zapłacić odpowiednie pieniądze, być może nawet każde pieniądze. Będą ludzie, którzy zapłacą każdą cenę za to, ponieważ tylko ty tą rzecz produkujesz, czy tą usługę oferujesz. Więc jeśli jesteś niezwykły, to automatycznie wartość i cena tego, co oferujesz, rośnie. Nie muszę tutaj wyjaśniać, dlaczego to jest korzystne w biznesie. Oczywiście, że czym większa jest wartość tego, co kreujesz, no tym więcej zarabiasz w biznesie, tym większą wartość tworzysz. I o to w biznesie chodzi. Inną taką rzeczą jest to, że ludzie chcą robić z tobą biznes. Chcą mieć z tobą do czynienia, chcą być jakby powiązani z tobą, czy kojarzeni z tobą, ponieważ robisz niezwykłe rzeczy. Z drugiej strony, właśnie ponieważ jest bardzo dużo ludzi, czy jest dużo ludzi, którzy chcą mieć z tobą do czynienia, którzy chcą mieć z tobą biznes, to ty możesz wybierać sobie ludzi, z którymi ty chcesz robić biznes, to ty decydujesz o tym, komu być może coś sprzedasz, zaoferujesz, czy z kim jakiś deal zrobisz. To ty jesteś tą osobą decydującą, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to ty ustalasz też warunki, na jakich chcesz oferować dany produkt, daną usługę, na jakich ty chcesz w jakiś biznes wejść, czy z kimś jakiś biznes zrobić, czy dokonać jakiegoś dealu, jakiejś transakcji. To ty jesteś tą osobą wtedy, która stawia warunki, czy która może jest w pozycji dyktowania warunków, czyli twoja pozycja negocjacyjna jest zdecydowanie lepsza. I teraz można powiedzieć, o, tam gołosłownie mówi, że tak trzeba, ale czy on to rzeczywiście implementuje u siebie? Tak, ja to implementuję. Ja staram się robić rzeczy niezwykłe. Nie chcę, żeby to brzmiało jak przechwałki, ale chcę jakiś przykład podać. Powiedzmy ten mój projekt książkowy, gdzie podróżowałem po całym świecie, spotykałem się z miliarderami, czy w dalszym ciągu spotykam się z miliarderami, gdzie badałem, jak myślą najlepsi przedsiębiorcy na świecie, jak działają, że osiągają tak niezwykłe rezultaty w biznesie. I ten projekt, oczywiście dzięki temu, że on jest taki niezwykły,
to ja jestem w stanie pracować z najlepszymi ludźmi, jak chociażby Jack Canfield dostarczył słowo wstępne do mojej książki i oczywiście miliarderzy chcieli brać w tym udział. Dużo ludzi się mnie pyta, jak ty ich przekonałeś, żeby oni brali udział w twoim projekcie? Właśnie dlatego, że to jest niezwykły projekt, że nikt do tej pory nie zrobił tego na skalę globalną i to jest tak niezwykłe, że każdy chce być tego częścią. Nawet najlepsi przedsiębiorcy na świecie, właśnie nawet miliarderzy, i ja byłem w stanie przekonać 5 z światowych przedsiębiorców świata do wzięcia udziału, więc najlepszych, można powiedzieć, przedsiębiorców na świecie. I tak jak mówiłem, 20 paru miliarderów. I teraz, nawet to jest do tego stopnia, i tu chciałbym się pochwalić, że niedawno sprzedałem licencję na publikację tej książki w jednym z krajów, taką międzynarodową licencję właśnie dla miliardera, bo ten miliarder po prostu chce być powiązany z tym projektem, chce tą książkę opublikować, chce być częścią tego i po prostu chce ze mną zrobić biznes i nawet warunki, które mu zaproponowałem, on ich nie negocjował, bo uważał, że to jest tak niezwykły projekt, że nie ma co się bawić tutaj w takie drobiazgi. Więc to jest taki przykład, co do czego prowadzi to, jeśli robisz rzeczy niezwykłe, jeśli robisz rzeczy wielkie, to właśnie prowadzi do tego, że nawet miliarderzy, najlepsi przedsiębiorcy na świecie chcą mieć z tobą do czynienia, chcą z tobą robić biznes i chcą być kojarzeni z tobą i oferują ci bardzo dobre warunki, tudzież przyjmują takie warunki, jak ty im zaoferowałeś. A teraz pokażę ci jeszcze jedną niezwykłą rzecz. Zaraz przejdę i zaraz zobaczysz, o czym mówię. Jestem tutaj w Muzeum Historii Natury w Londynie i zaraz ci pokażę coś bardzo wyjątkowego. Gdzieś tutaj za mną jest największy szkielet wieloryba, no niesamowicie wielki, jaki po prostu znaleziono, czy jaki istnieje, czy jaki do tej pory odkryto. I to jest tak niezwykłe, że to jest jakby centrum tutaj całego tego Muzeum Historii Natury. A tutaj są dziesiątki tysięcy, jeśli nie miliony eksponatów i tutaj tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi codziennie przychodzi, nawet widać, jaki tam tłok jest na dole, żeby zobaczyć właśnie głównie ten szkielet wieloryba, oczywiście też inne eksponaty, ale tym to muzeum się tutaj reklamuje, tym szkieletem. Dlaczego? Bo to jest właśnie najbardziej niezwykły eksponat w tym muzeum i to właśnie przyciąga tutaj tysiące, dziesiątki tysięcy codziennie odwiedzających i to jest właśnie powód, dlaczego tutaj jest tak dużo ludzi, czyli rzeczy niezwykłe bardzo pomagają w marketingu, rzeczy niezwykłe przyciągają ludzi, rzeczy niezwykłe pomagają ci w biznesie, bo pozwalają ci oferować lepszą, większą wartość, być bardziej atrakcyjnym dla twoich klientów i oczywiście wzmacniają twoją pozycję negocjacyjną, przyciągają ludzi, którzy chcą z tobą mieć do czynienia, chcą z tobą robić biznes, chcą być kojarzeni z tobą, chcą być w jakiś sposób powiązani z tobą i to wszystko na twoich warunkach, na warunkach, które ty dyktujesz i to ty wybierasz, z kim ten biznes chcesz prowadzić, z kim tego dealu chcesz dokonać. Także bądź niezwykły we wszystkim, co robisz, bądź niezwykły w biznesie, rób rzeczy niezwykłe. Nawet jeśli to są o wiele cięższe rzeczy niż robienie rzeczy prostych, które wszyscy robią, w ten sposób unikasz też konkurencji, jesteś bezkonkurencyjny i po prostu długoterminowo, średnio długoterminowo po prostu dużo lepiej na tym wychodzisz. Tego ci życzę, zapraszam do komentarzy, co myślisz na ten temat, jakie niezwykłe rzeczy ty robisz, pochwal się w komentarzach, co chciałbyś zrobić, co masz zamiar zrobić, jakie są twoje plany, jakie są twoje odjechane projekty. Podziel się tym, porozmawiajmy o tym. Jeśli ten film ci się podobał, daj mi łapkę w górę, jeśli nie, oczywiście w dół. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, to zasubskrybuj. Podziel się tym filmem, udostępnij znajomym, bliskim. Kiedyś ci za to podziękują. Ja tutaj mówię dużo, jak robić rzeczy niezwykłe,
jak robić rzeczy wielkie, jak robić rzeczy niemożliwe, jak myślą, działają najlepsi przedsiębiorcy na świecie, jak działają miliarderzy. Jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam do oglądania. To tyle na dziś z Londynu. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.